kilka tygodni temu przed Urzędem Miasta i Gminy we Wschowie odbyła się prezentacja samochodu. Dzisiaj uroczyste przekazanie. Jak pan oceni dzisiejszą imprezę? No myślę, że to bardzo udana impreza. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że już jest oficjalne przekazanie tego samochodu. Mieliście już państwo, wy jako strażacy, możliwość sprawdzenia w akcji nowego samochodu? Nie, jeszcze nie byliśmy wzywani do działań nowym samochodem, dlatego że musieliśmy uzbroić sprzęt. Niedawno dopiero był wprowadzony do podziału bojowego, także teraz jeśli się zdarzy taka okazja, no tak brzydko mówiąc, no to wtedy już będziemy jechać nowym samochodem. O formalne przekazanie samochodu proszę druhną Elżbietę Polak, członka Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej, zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego kapitana Grzegorza Stachowiaka. Czy udało się już pozyskać środki na ten samochód, który już jest, ponieważ z tego co pamiętam, to samochód został zakupiony, ale z możliwością jeszcze ściągnięcia środków od innych. Czy coś się zmieniło się w tej sprawie? To znaczy, na dzisiaj fakty wyglądają w ten sposób, że samochód, który został kupiony w wyniku przetargu za kwotę 617 tysięcy, to z tej kwoty 180 tysięcy jest już zapłacone, natomiast pozostałe pieniądze mają być wpłacone do końca czerwca 2012 roku. Jesteśmy po wstępnych uzgodnieniach, nie ma jeszcze decyzji takich formalnych, ponieważ przydzielanie pieniędzy w roku budżetowym odbywa się w czasie. I dzisiaj nawet już jestem po rozmowie z panią Elżbietą Polak, dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego OSP, że w marcu zarząd podejmie decyzję o przydziale środków na zakup samochodów. Nasze zadanie jest w trakcie realizacji, bo tak naprawdę samochód już jest, ale finansowanie jeszcze trwa i mamy olbrzymią szansę na dostanie dofinansowania z Wojewódzkiego Zarządu OSP, prawdopodobnie w kwocie 150 tysięcy, ale ciągle się jeszcze staramy o dodatkowe środki w Urzędzie Marszałkowskim. Powiedziałem baczność, powiedziałem na prawo, chodź! Do pani Elżbiety Polak może takie pytanie natury ogólnej. Czy sytuacja w województwie ochotniczych straży pożarnych jest pozytywna, czy wymaga jakiejś poprawy? Sytuacja jest dobra, bardzo dobra. Uległa poprawie przez ostatnie dziesięciolecie bardzo znacząco, ale oczywiście jest cały czas co robić. Jest dużo jeszcze obszarów, przede wszystkim samochody, gdzie musimy szukać pomocy i wsparcia i dofinansowywać, bo samorządy gminne sobie z tym same nie poradzą. Ale na pewno jest zupełnie inaczej niż było jeszcze 10 lat temu. Jest o wiele lepiej. Rocznie ile takich samochodów, takiej jednostki jak w Gniu? Jak wygląda statystyka? Znaczy, w ostatnich latach zrealizowaliśmy dwa projekty unijne i dzięki tym projektom unijnym udało się kupić prawie 40 samochodów dla OSP na województwo, to jest bardzo dużo, ale bez wsparcia unijnego jesteśmy w stanie kupić dwa, góra trzy samochody nowe. To też jest bardzo dużo, bo ten program jest coroczny, my co roku kupujemy, dofinansowujemy zakupy samochodów z udziałem środków m.in. Urzędu Marszałkowskiego, czyli Pani Marszałek Województwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu i te środki sumując dają nam możliwość zakupu około trzech samochodów. Trzech, czasami czterech, w zależności od tego, ile się udało zyskać. Czy już wiadomo, jak będzie wyglądała ta sytuacja z samochodami w tym roku? Znaczy, na pewno nie będzie programów unijnych, bo te wszystkie zostały już zakończone w tej inicjatywie finansowej i tam, gdzie były możliwości wzięcia środków, wzięliśmy, napisaliśmy projekty i budżet na rok 2012 jest porównywalny do roku ubiegłego i myślę, że gdzieś przynajmniej trzy samochody kupimy z dofinansowania. A dla jakich jednostek? Jeszcze tego nie wiem. Na razie my jesteśmy na etapie zbierania wniosków i zapotrzeba. Już wiem, że tych wniosków jest na pewno więcej niż naszych możliwości, ale są różne zasady i kryteria, które decydują o tym, kto dostanie. Prezydium decyduje. Jak wyglądała historia przyznania samochodu dla OSP Lgin? Powiem tak, że to nie było aż, tak jak pan powiedział, przyznanie tego samochodu, to się wiązało z inicjatywą samorządową, tutaj miejscową,
A my jako Państwowa Straż Pożarna mogliśmy tylko pomóc przy zakupie tego samochodu, jeżeli chodzi o przekazane środki finansowe w kwocie 180 tysięcy. Pieniążki te pochodziły z dotacji na Krajowy System Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. A my tylko się cieszymy jako zawodowi strażacy, że takie lokalne inicjatywy się pojawiają, bo nawet dla prężnego powiatu zakup nowego samochodu jest to poważne wyzwanie. Jest to montaż finansowy najczęściej z dwóch budżetów i oczywiście jeszcze pozyskanie dodatkowych środków. Wartość tego samochodu to jest około 600 tysięcy złotych. To sami Państwo macie świadomość, że to nie jest tak, że od razu się taki samochód można zakupić. A gotowych samochodów strażackich na sklepach nie ma. Po prostu trzeba je zamówić, trzeba je zbudować. Jeszcze pytanie a propos protestu, który niedawno miał miejsce w Warszawie razem ze służbą graniczną i służbą więzienną. Czy już Państwo zakończyliście ten protest, czy on jeszcze będzie trwał nadal? Akurat z tego co wiem, to dopiero wczoraj została podjęta inicjatywa zapisu w ustawie budżetowej, że te pieniążki dla służb mundurowych pozostałych, czyli oprócz policji i wojska, że one zostały zapisane w budżecie od miesiąca października. Z takiej informacji posiadamy, a jak to będzie, zobaczymy, bo ponieważ jeszcze mamy cały rok praktycznie przed sobą, zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie tak, że jeżeli te pieniądze nie zostaną wykorzystane na fundusze klęskowe po jakichś zdarzeniach nieprzewidywanych, czy one trafią, ale myślę, że akurat ta inicjatywa rządowa nas uspokoiła.